Będziemy ratować dzieciaka na koniu. Pojedziesz z nami, dobrze? Oczywiście. I ktoś jeszcze by się przydał. Arnold! Chodź, chodź, nie ma czasu. Eli, pamiętaj, żeby wyłączyć syrenę. Nie chcemy wystraszyć zwierzaka. Jasne, Sam. Zrozumiałam. Ściągnijcie mnie stąd! A w ogóle w telewizji to lepiej wygląda. Eli, podjedź jak najbliżej. Ja zajmę się Normanem. Potem powolutku będziemy wyciągać konia. Arnold, spróbujesz go uspokoić. Serio? No pewnie, poradzisz sobie. Cześć, jestem Arnold i w ogóle nie ma się czego bać. I już po strachu, wracamy na ląd. Feniks zaraz cię wyciągnie. Słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale ten Feniks to terenowy wóz z napędem na 4 koła. Dobra robota, kolego. Dzięki za drugą szansę. Naprawdę dzięki. Świetnie się spisałeś. Gdybyś szukał pracy, zapraszam serdecznie. Norman, chciałbyś nam może coś powiedzieć? Tak, bo to wszystko przez tego konia. Gdyby nie koń, to bym wygrał. Znaczy się, ja bardzo wszystkich przepraszam. Chciałem po prostu pokonać Jamesa. Jak się okazuje, mały, to był kiepski plan. Bo odznakę dostanie ten, kto potrafi posługiwać się mapą. Brawo, braciszku! Naprawdę znasz się na rzeczy! Ojej, Saro, nie wiedziałem, że mam taką super siostrę. O nie, a co to ma w ogóle być? Czemu on musi być zawsze najlepszy? Cześć, mam na imię James i mam super mapę. Przyjacielu, zdaje się, że trzeba by tu kogoś jeszcze uspokoić. Bo ja się znam na mapach, za chwilę określę nasze położenie na podstawie map. Słuchajcie, coraz silniej wieje! Uważaj! Wspaniale! Jak się teraz przebijemy w góry? W taki wiatr nie ma co liczyć na helikopter. Dzwonię do remizy. Tylko Feniks jest nas w stanie uratować. Na pewno znajdą, spokojnie, niebawem będzie po wszystkim. Dalej, kochany. Dasz sobie radę. Tylko spokojnie. Świetnie jest! Tak trzymaj! Thank you.
Saturn gotowy? Mam puszczać? Puszczaj, Elvis, ja ruszam w góry. Sam? Saturn wykrył źródło ciepła. 100 metrów od ciebie. Odbiór. Dzięki, przyjąłem. Patrzcie mu jak Sam! Elvis, odbiór! Mam nasze zguby. Zabieram ich do Musa. Przyjąłem. Saturn świetnie się spisał. Bardzo przepraszam, bo mogłem sprawdzić pogodę. Czemu tego nie zrobiłem? Gotowość. Strażak Morris zgłasza gotowość. Olami w pełnej gotowości. Nie ma się czym denerwować, tak? No dobrze, zaczynamy przedstawienie. Witajcie, drodzy przyjaciele. Hej, świetnie ci poszło. O tak, jestem nawet pod sporym wrażeniem. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Dobra, operacja odwołana. Wracać do remizy. Wiesz, mam nadzieję, że Majkowi też dobrze pójdzie. Hej-ho, witajcie, kochani. Przedstawiam wam nowego członka mojej genialnej kapeli. Oto Young Genius Strum 2000. Takie miejsce znam, gdzie przyjaciół wielu mam. Temu twojemu mistrzowi chyba jednak daleko do Elvisa, co? Poprawi się, Joe, daj mi tutaj pełną moc. A niech to, niech to, niech. O, masz to, Elvis nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Tato, możesz przestać? Ratunku, niech ktoś dzwoni po strażaka sama! Maszyna zwana Geniuszem Strun 2000 wymknęła się spod kontroli i podpaliła scenę. Uwaga, Geniusz Strun 2000 wymknął się spod kontroli i podpalił scenę! Elvis, ty i Eli bierzcie Jupitera. Benny, pojedziesz z Arnoldem Venus. Ja zabieram Merkurego. Eli, Arnold, wprowadźcie ludzi w bezpieczne miejsce. Elvis, natychmiast zajmij się zasilaniem. Penny, ty pomożesz mi opanować ogień. Tak jest, robi się. Zasilanie odłączone. Coś czuję, że Geniusz Strun 2000 nie zagra już żadnej solówki. Uwaga, wszyscy do tyłu. Tak, proszę utrzymać dystans co najmniej 5,5 metra dla optymalnego bezpieczeństwa. Zaśpiewam znów, bardzo lubię śpiew, lecz pamiętam i wiem, kto tu strażakiem jest. Strażacki rok, razem tańczmy go, lecz najlepszy dźwięk to syreny wiejącej głos. Dingalinga, dingalinga, to nasza pieśń, każdy wokół wie, kto tu strażakiem jest. Dzwonię po sama! Mandy Flat i Norman Price utknęli w nadmuchiwanym zamku, który płynie na pełne morze. Mandy Flat i Norman Price utknęli w nadmuchiwanym zamku, który płynie na pełne morze. Thank you.
Kieruję się na północ, północny zachód. Dzięki, Ben, przyjąłem. To wszystko twoja wina, wiesz o tym? Oj, nie panikuj, nic się nie dzieje. To dmuchany zamek, dmuchane zamki nie toną. O nie, znowu ty, łobuzie, sio. Nie, przestań! Uciekaj stąd! Leć! Trzymaj się, Mandy! Bądź dzielny, Norman! Zaraz zlecę! O, Rety, dzięki ci sam. Dzięki, Elvis. Jak to? Ale... Przepraszam, naprawdę przepraszam, ale to wszystko przez tę okropną, złośliwą Mebę. Przestań! To była nasza wina. Trzeba było czekać, tak jak tata kazał. Dobra, ma rację. Mogliśmy poczekać. Przepraszamy. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście, dzieciaki. Bezpieczeństwo przede wszystkim. A ja się cieszę, że nic wam nie jest. Popatrz, wygląda na to, że pan kapitan w końcu odpuścił sobie twoje jabłka. Nie, schował się za lodówką. Jasne. Pożar na upiornym przyjęciu w kawiarence u Bronwyn. Pożar na upiornym przyjęciu w kawiarence u Bronwyn. Połóżcie się na podłodze! Połóżcie się! Szybko, pani przecież wie, co mówi! Drzwi zablokowane, dzieci są uwięzione w środku! Elvis, leć po wąż, dobra? Ja będę wyważał drzwi. Strażak Sam Jones. Butla pełna, tlen 100%. Jesteś gotowy? Elvis. Oczywiście. Butla pełna, tlen 100%. Nie ruszajcie się stamtąd! Dobra, po kolei! Łapcie mnie za rękę! Nie podnosić się! Chodź, Mandy, szybko! Chodź do mnie! Kochanie, a gdzie nasze dzieci? Kapitanie, dzieci uratowane. Niech nikt się nie zbliża, dopóki nie opanujemy pożaru. Nawet nie zdążyłam dopić herbatki. Wujku Sam, przepraszamy! Prawda jest taka, że tak bardzo chcieliśmy sobie dopiec. Że naraziliśmy wszystkich! Zapamiętajcie sobie na całe życie. Świeczki trzymamy z dala od wszystkiego, co może się zapalić. Tak, ze świeczkami trzeba uważać. Widzieliście, jak łatwo zapruszyć ogień? Kochani, mam coś, co poprawi wam humor. Karmelowe jabłuszka! Jabłko dla ciebie. Ja, poproszę. I dla ciebie. I dla ciebie. I... No dobrze, proszę bardzo, kapitanie. Wreszcie się pan doczekał. Ho, pycha, pycha, pycha! Normanie, przestań! To James jest naszą gwiazdą, nie ty! Ale gwiazda się nie pojawiła! Te nieszczęsne płetwy! O nie, moje lilie wodne! Moja czapla! Moja scenografia! Dzwońmy lepiej po strażaka sama! Pożar na basenie. Żabia fantazja stanęła w płomieniach.
Słuchajcie, pożar na basenie. Żabia Fantazja stanęła w płomieniach. Dzięki, widzimy się na miejscu. Część do Wenus, część do Jupitera. Nie zdążymy, kapitanie. Tom, halo, możesz mnie zabrać? Jasne, robi się! Lecimy na basen! James? James! O nie! Patrzcie, leci Tom! I Sam! Sam też! Zostańcie na swoich miejscach! Słuchaj, nigdzie nie ma Jamesa. Miał zatańczyć wielki finał, ale... James jest zamknięty w przewierajni! Co? Ale dlaczego zamknięty? No bo ja chciałem być gwiazdą i zakleiłem mu drzwi! Strasznie, przepraszam, ale skąd miałem wiedzieć, że będzie pożar? To w tej chwili nieistotne. Trzeba ratować Jamesa. Problem polega na tym, że nie mamy sprzętu. O rety, co ja narobiłem? Tom, zrobimy tak. Wracaj do nas jak najszybciej. Lecę w tej chwili do przebieralni. Jeszcze się nie pali, ale to kwestia czasu. Jesteś gotowy? Tak, prawie. Nabieram wody. Ratunku, na pomoc! Nie bój się, mały! Cofnij się! No jak sam! Wszystko w porządku, będzie dobrze. Tom, my gotowi! Ja też sam! Elvis? Elvis gotowy! Nie martw się, kontroluję sytuację. James cały i zdrowy, ale trzeba ugasić pożar. Tom, nabieraj wody. Węże też się przydadzą. Alarm, chce pomocy ktoś. Strażak sam to spoko gość. Tam, gdzie groźnie, tam, gdzie źle. Na ratunek zjawi się i nie wie, co to strach.